Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Rafał Gruszewski, Biuro SUZE w Polsce. Mam przyjemność powitać Państwa i rozpocząć dzisiejsze spotkanie poświęcone silnym stronom uruchomienia aplikacji SAP-owych na bardzo solidnych dwóch platformach. Z jednej strony od strony sprzętu IBM Power Systems i po naszej stronie specjalizowany system SUZE Linux for SAP Application. Witam naszych specjalistów, ekspertów. Jest z nami Łukasz Turek, który jest technicznym liderem od rozwiązań serwerowych w firmie IBM i jest inżynier sprzedaży SUZE, Jarek Biniek. Łukaszu, Jarku, witam Was serdecznie. Dzień dobry. Zanim oddam Wam głos, kilka informacji takich porządkowych. Nasz webinar oczywiście, że jest nagrywany, będzie można do niego wrócić czy przesłać swoim znajomym, kolegom w pracy albo i poza nią, jeżeli tam takowych macie i też chcielibyście, żeby takie rozwiązania, czy taka wiedza o takich rozwiązaniach do nich trafiła. Kolejna sprawa, prezentacja dzisiejszego spotkania już jest podpięta pod ten webinar i można z niej jak najbardziej skorzystać i pobrać. Jest tam też nowość od IBM-a i SUZE razem, czyli najnowszy Redbook poświęcony rozwiązaniom. O tym jeszcze Jarek na koniec będzie przypominał. Także życzę udanego odbioru i oddaję głos. Zaczyna Łukasz. Dziękuję bardzo, Rafale. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia w tym dosyć krótkim webinarze zalet naszej współpracy, w sensie współpracy IBM-a i firmy SUZE. Także przechodząc już do samej prezentacji, mam nadzieję, że ona się wyświetla Państwu. Zanim jeszcze też zaczniemy, kilka słów wstępu i też kilka próśb o tym, co Rafał też wspominał. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, prośba o skorzystanie z czatu. My jakby z Jarkiem i Rafałem tutaj obserwujemy, co się dzieje w tle, więc będziemy starali się na bieżąco odpowiadać na Państwa wątpliwości, tudzież wszelkiego rodzaju pytania. Proszę też nie czekać z pytaniami do końca, dlatego że uważam, że pytanie może po prostu wyparować. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony, tak jak Rafał wspominał, platformie SAP HANA. Ja skupię się na części sprzętowej, w sensie części serwerowej. Po jakichś 20 minutach oddam głos Jarkowi, który opowie dużo więcej już o samym systemie operacyjnym i jego możliwościach. Oczywiście prawdą jest też fakt, że współpracujemy od wielu, wielu, wielu lat. To jest jakby fakt historyczny i też zapisany w annałach. Drugą sprawą jest to, że należy też jasno podkreślić, że SLES był pierwszy, jeśli chodzi o wspieranie platform SAP HANA-owych. Także myślę, że sam SUZE Linux Enterprise Server ma już za sobą choroby, dawno temu ma już za sobą choroby wieku dziecięcego, więc jest systemem dojrzałym i działającym dosyć doskonale na naszych platformach. Tak jak wspominałem, ja skupię się na części sprzętowej. Zanim jednak przejdziemy już do takich technikaliów, chciałbym, żebyście Państwo siedząc w domu, mam nadzieję, że pijecie też dobrą kawę lub herbatę, chciałbym, żebyście też Państwo przy tej kawie lub herbacie zastanowili się nad kilkoma zagadnieniami. Tak naprawdę, po co nam SAP HANA w przedsiębiorstwie, jak ona działa, to pytanie, mam nadzieję, że na to pytanie macie już Państwo gotową odpowiedź. SAP HANA oczywiście ma przyspieszyć działanie Państwa firma, pomóc w organizacji procesów nie tylko sprzedażowych, ale też magazynowych, produkcyjnych. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie, SAP jest ogromną firmą z ogromnym potencjałem, z ogromnym portfolio, właściwie adresującym wszystkie dziedziny, powiedzmy, biznesowe. Więc pytanie brzmi na koniec dnia, po co Państwo jako klienci, jako użytkownicy potencjalni systemu SAP HANA, po co potrzebujecie tego systemu? Jakie są Państwa oczekiwania? Oczywiście ja jestem inżynierem z krwi i kości, pracuję w tym zawodzie już ponad 20 lat, wykształciłem się jakby na politechnikach w Poznaniu, to też nie jest tajemnicą, dlatego mam skłonności do rozmawiania o technologii dużo bardziej niż o czystym biznesie, ale postaram się Państwa nie zanudzać. Niemniej jednak od strony takiej czysto technologicznej zawsze jest pytanie, jaki będzie czas dostępności danego systemu.
czy ten system będzie nam działał w 100% swojego czasu, oczywiście w czystej teorii. Czy będzie działał on bezbłędnie? Jak zbudować rozwiązanie w sposób, który ułatwi pracę nie tylko administratorom, ale też użytkownikom? Na te wszystkie pytania postaramy się oczywiście odpowiedzieć tutaj wspólnie z Jarkiem, przynajmniej pobieżnie oczywiście, bo mamy dosyć krótki czas, żeby też przechodzić dalej. Czy tak naprawdę nasze systemy działające wspólnie są proste w obsłudze? Te wszystkie pytania, jakby te, które też są wyświetlone na slajdzie, powinny się pojawić przy każdym wdrożeniu, ale też przy użytkowaniu systemów SAP HANA-owych. Zobaczymy, czy uda mi się odpowiedzieć choćby na część tych wątpliwości. Oczywiście, jeśli chodzi o samego SAP HANA, komponenty na systemie IBM Power, no to idąc od dołu, od warstw czysto sprzętowych, musimy mieć procesor, pamięć operacyjną, jakąś przestrzeń dyskową lub też powiedzmy sanowską, jakąś sieć. Idąc piętro wyżej mamy wirtualizator sprzętowy, który jest właściwie obecny w każdym systemie Power, od Power 7, czyli już od dosyć dawna, bo jeśli dobrze pamiętam, Power 7 miał premierę w 2011 roku. Piętro wyżej mamy system operacyjny. No tutaj oczywiście systemy Power oprócz systemów klasy SUSE wspierają też inne OS-y. Niemniej jednak dzisiaj oczywiście skupimy się na jedynym właściwym. No i w warstwie już samej aplikacyjnej mamy systemy, czy też framework, jak to się ładnie mówi prawie po polsku, HANA-owy, który jest dostarczany przez SAP-a. I ta budowa jest dosyć standardowa, to jest ona w zasadzie niezależna od warstwy sprzętowej. Niemniej jednak, jeżeli przyjrzymy się portfolio SAP-owemu, to zauważymy, że portfolio to jest ogromne. Ja tutaj pozwoliłem sobie wybrać tylko niewielką część tego portfolio, żeby pokazać jakby inną możliwość uruchomienia HANA, inny podział też, powiedzmy, produktów SAP-owskich. No i jak łatwo zauważyć, SAP część rzeczy ma możliwość uruchomienia w chmurze, część rzeczy może uruchomić on-premise, czyli tak naprawdę u nas w serwerowni, gdzieś w serwerowni, tak zwanej chmurze też prywatnej, albo hybrydowo, czyli jest w stanie spiąć rozwiązania on-premise'owe z off-premise'owymi. Ja dzisiaj troszkę bardziej jednak skupię się na części on-premise, niemniej jednak nie będę części chmurowej pomijał. Jeśli chodzi o samą taką opcję uruchamiania i możliwości SAP-owskich na lokalnie, HANA może być instalowana czy też uruchamiana w dwóch modelach, w tak zwanych appliance'ach, czyli rozwiązaniach prekonfigurowanych przez SAP, wspieranych przez SAP, certyfikowanych oczywiście. Nazwijmy je czarnymi pudełkami, bo tak naprawdę dostajemy gotowe pudełko, w którym niewiele możemy zmienić, oraz w modelu TDI, Tailored Data Center Integration. Ja lubię mówić o tym modelu, że jest to model, który szyje garnitur na miarę. Oczywiście skupię się na nim, dlatego że systemy klasy Power IBM wspiera TDI. Także jest to model, w którym możemy dobrać każdy element infrastruktury pod Państwa oczekiwania. Jaka jest przede wszystkim budowa, czy jakie mamy możliwości? Główną cechą jest możliwość odseparowania systemów. Jest to dosyć kluczowe, dlatego że PowerVM, nasza wirtualizacja budowana, sprzętowa, daje takie możliwości. Jest to w zasadzie separacja galwaniczna, czyli jesteśmy w stanie maszyny wirtualne oddzielić w zasadzie na jednej maszynie fizycznej, ale oddzielić od siebie nie tylko na poziomie logicznym systemów operacyjnych, ale na poziomie fizycznym przez wirtualizatora, czyli jesteśmy w stanie wyznaczyć karty, na przykład IO ethernetowe, FC, które będą dedykowane dla systemów jednych i nie będą widziane przez systemy drugie. Co ważne, nie będą widziane również z ich poziomu. Jedyną kontrolę, jedyną widoczność, którą będzie miał, będzie to wirtualizator, który będzie widział wszystkie zasoby pod tym systemem fizycznym. Niemniej jednak nasze powiedzmy serwery oraz wirtualizator mają certyfikację EAL5+ oraz EAL6, czyli de facto rozdzielenie galwaniczne systemów.
Po co o tym mówię? Dlatego, że ma to związek z bezpieczeństwem. Możemy na jednej maszynie fizycznej świadczyć usługi dla różnych klientów, którzy nie będą o sobie wiedzieli, nie będzie możliwości złamania jednego systemu z drugiego. Jaka jest jeszcze możliwość, jakie możliwości daje Power System? Między innymi też Live Partition Mobility, czyli przenoszenie partycji działających transparentnie i w locie. Jest to o tyle wygodne, że z punktu widzenia użytkownika końcowego jest to totalnie przezroczyste. Czyli część prac administracyjnych, których chcemy dokonać, możemy zrobić tak, żeby użytkownik końcowy ich nie zauważył. Co ważne, SLES też wspiera jak najbardziej te funkcjonalności. Jeśli chodzi już o samo wspieranie, tak jak powiedziałem, appliance, czyli czarne pudełka, są certyfikowane, ale wszystkie modele Power Systems również, w modelu TDI. Jest to tylko wycinek, który tutaj pozwoliłem sobie wkleić dla Państwa. Jest on w całości dostępny pod linkiem, który jest pod slajdem. Oczywiście nie musicie Państwo zapisywać tego linku, tak jak wspominał Rafał na początku. Prezentacja jest dostępna dla Państwa do ściągnięcia w postaci PDF-a po seminarium, także nie ma z tym problemu. Na co chciałem zwrócić uwagę, że w zasadzie wszystkie modele Power Systems są certyfikowane. Dlatego, że model TDI dopuszcza każdą konstrukcję, która spełni oczekiwania wydajnościowe SAP-a. Z drugiej strony chciałbym zwrócić też już tutaj wstępnie uwagę na to, iż nasz system minimalnie wymaga 128 GB RAM, jest to dosyć niewiele, a jednocześnie jesteśmy w stanie obsługiwać systemy HANowe, które są aż 24-terabajtowe. Jest to dosyć unikalne na świecie. Jeśli chodzi już o samo wymiarowanie, przechodząc do konkretu, po pierwsze aktualnie posługujemy się tak zwaną metodologią TDI faza szósta, która jest jakby kontynuacją TDI 5, 4, 3, który w pewien sposób wskazuje, czy też ma zestaw drogowskazów, dzięki którym możemy jakby zbudować system fizyczny versus oczekiwania wydajnościowe. Niemniej jednak nowością, o której chciałbym koniecznie powiedzieć, jest tak zwana obsługa wirtualnej pamięci persistent memory, czyli tak naprawdę pozostającej do użytku systemu w trybie ciągłym. Co to tak naprawdę znaczy? Chodzi o to, że korzystamy z RAM-u, z DIM-ów, tak jakbyśmy korzystali z dysku, ale z wykorzystaniem przede wszystkim głównej zalety pamięci operacyjnej, jaką jest czas dostępu, czyli czas odczytu i zapisu do niej. Oczywiście Virtual Persistent Memory ma jedną wadę, jest ograniczony zasilaniem do systemu, tak, jest to nadal pamięć operacyjna, czyli wymaga prądu do działania. Niemniej jednak to jest w zasadzie jedyna wada VPMa. Pozostałe zalety, jakim jest czas odpowiedzi, czas zapisu, czas dostępu, są jak najbardziej tutaj dostępne do wykorzystania. TDI wersja 6 dopuszcza to jak najbardziej dla systemów opartych o Power 9. Większej można znaleźć w dokumentacji, żeby już Państwa tutaj nie zanudzać, w dokumentacji w subnocie 205.54.70. Jest to bardzo szczegółowo rozpisane. Przechodząc też dalej, tak jak wspominałem wcześniej, do jakiej skali możemy używać naszych maszyn, do jakiej skali projektów jesteśmy gotowi? Od najmniejszych do największych. Mamy w zasadzie w naszym portfolio 3 rodzaje maszyn, tak po staremu mówiąc, low-endy, mid-range i high-endy. Po nowemu, od kilku lat stosujemy nową notację, scale-outy, czyli systemy mniejsze, do 4 terabajtów RAM oraz tak zwane scale-upy, czyli systemy skalowalne w górę, aż do 64 terabajtów RAM, gdzie możemy mieć w jednej maszynie SAP HANowej aż 24 terabajty i 176 rdzeni Power 9. Jest to całkiem przyzwoity wynik, uważam. Od właściwie półtora roku mamy możliwość uruchomienia na jednej maszynie fizycznej do 16 maszyn wirtualnych. Takim wsparciem nie może na rynku pochwalić się nikt. Takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o tą część sprzętową. Tak jak mówiłem, po lewej stronie widzicie Państwo tak zwane maszyny scale-outowe, low-endowe, które mają możliwość do obsługi 4 terabajtów RAM. Bardzo często też pojawia się tutaj taka dygresja, bardzo często pojawia się też w rozmowach z klientami pytanie,
przecież IBM słynie tylko z dużych maszyn. No właśnie nieprawda. Mamy w naszym portfolio bardzo dużo małych maszyn i jak najbardziej wspieramy na nich Sapahana. Tutaj chciałem to powiedzieć jasno. Na środku widzicie Państwo maszynę tak zwaną midrange'ową E950. Chyba jest to najczęstsza maszyna wykorzystywana przez prowajderów, usługodawców, którzy na jednej maszynie fizycznej świadczą usługi dla wielu klientów. No i maszyny duże po prawej stronie dla ogromnych rozwiązań enterprise'owych. Dlaczego mówię o tym, iż warto stosować platformę Power? Ze względu na wydajność. Tutaj bardzo proste porównanie z zeszłego roku tak naprawdę, ale pokazujące jedną rzecz. Intel, nasza konkurencja bezpośrednia, idzie w ilości core'ów per socket, ale te core'y, ich wydajność core do core'a niestety nie wzrasta. I o tym można się przekonać, chociażby sprawdzając benchmark SAP-owy, ale nie tylko. Nie musicie Państwo bazować na SAP-sach. Polecam inne benchmarki jak TPC, czy benchmarki jakieś specjalizowane, RPE2 lub też inne. Gdzie widać wyraźnie, że wydajność core do core'a powerów jest znacznie wyższa. Można powiedzieć, że dwa razy. Oczywiście jest to uproszczenie, bo zdarzają się porównania. Najsilniejszy procesor intelowy versus najsłabszy powerowy to będzie trochę mniej niż dwa razy. A z kolei odwrotnie, jeśli weźmiemy najsłabszy intelowy, a najsilniejszy powerowy, w sensie z największym zegarem, to core do core'a będziemy mieć ponad trzykrotną wydajność. Więc jest to oczywiście względne, niemniej jednak wydajność maszyn powerowych od wielu lat zawsze była jasną stroną i na tym bazujemy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy wydajne kory, potrzebujemy ich mniej, więc potrzebujemy mniej licencji de facto. Więc pytanie brzmi, czy na te pytania, które pokazywałem na początku, chociażby częściowo odpowiedziałem, myślę, że tak, niemniej zawsze też można zastanowić się już w szczegółach, czy restartować system, czy maszynę wirtualną. Oczywiście, że maszynę wirtualną. Czy można przy tym wykorzystywać persistent memory? Jak najbardziej. Persistent memory możemy użyć chociażby tej funkcjonalności, możemy użyć chociażby po to, żeby po restarcie jak najszybciej załadować na nowo całą HANę, czyli wypełnić ją treścią. To jest dosyć kluczowe, szczególnie przy dużej ilości na przykład przerw serwisowych, które będziemy potrzebować, bo będziemy planować jakieś zmiany. Oczywiście sama wirtualizacja daje nam duże możliwości. Nie potrzebujemy de facto dedykowanego sprzętu, możemy używać jego części, możemy dzielić karty internetowe, możemy dzielić FC, możemy kombinować na wszelkie sposoby z budową środowisk wysokodostępnych, środowisk disaster recovery, czyli umożliwiających nam powstanie po awarii nieprzewidzianej. Czy jesteśmy w stanie współdzielić zasoby? Oczywiście, jak najbardziej. To wszystko może też być w chmurze. Jeśli chodzi już o samą budowę taką fizyczną, mamy kilka referencji, o czym też pewnie będzie mówił zaraz mój kolega Jarek. Niemniej jednak ja Państwu je pokażę. Mamy referencje w Europie, w Polsce, w zasadzie na całym świecie. Także akurat ta referencja jest o tyle ciekawa, że była po pierwsze jest to przedsiębiorstwo publiczne, po drugie, sam czas wdrożenia był bardzo krótki. Po trzecie, jak widać, sama referencja jest również dostępna w internecie, opisana w szczegółach. Niemniej jednak uzysk z zastosowania maszyn powerowych przeszedł najśmielsze oczekiwania ze strony klienta. Klient był zaskoczony, że możemy aż tak bardzo zejść z ilości maszyn pod świadczenie takiego typu usług. Jeśli chodzi o referencję na rynku polskim, która zresztą jest mi bliższa sercu, pracowałem kiedyś w iTelligence, więc to też dlatego. Firma iTelligence ma największą instalację, na której świadczy w zasadzie ponad 160 HAN produkcyjnych dla bardzo wielu sektorów i różnych klientów. Na ten moment mamy tam 2000 rdzeni Power 9, które świadczą usługi nie tylko SAP-hanowe, ale SAP-owskie i inne. I oczywiście na sam koniec zostawiłem sobie wisienkę, którą tutaj podesłał mi parę dni temu Rafał. Nie muszę przyznać, że minąłem ją. A jako, że jestem lekko fanem niemieckiej technologii motoryzacyjnej, to chciałem też koniecznie to tutaj wskazać. Po pierwsze dlatego, że jest to systemem SES, po drugie, że jest to na Powerze. Cała referencja jest dostępna również na stronach pod adresem wskazanym po prawej stronie, także
zachęcam do zapoznania. Mam nadzieję, że takim dosyć dynamicznym krokiem zachęciłem Państwa do chociażby spojrzenia przyjaznym okiem na nasze rozwiązania i zachęciłem Państwa do tego, żeby przeczytać kilka tych historii, bo pochodzących z wdrożeń. No bo jakby slajdy zniosą wszystko, tak, ale jeśli chcemy coś konkretnie pokazać, to referencje, a mamy ich znacznie więcej niż tutaj przytoczyłem, są jakby kluczem do tego. Także zachęcam Państwa również do kontaktu, a teraz chciałbym oddać głos Jarkowi. Jarku, scena jest Twoja. Dzięki. Ja jeszcze raz się przywitam. Jarosław Winiek, inżynier sprzedaży SUSE. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na trzech takich filarach. Dlaczego warto wybrać właśnie takie połączenie? System sprzętowy od IBM-a i system operacyjny od SUSE. I takie trzy filary według mnie to są takie, że obie nasze firmy są liderami, jeśli chodzi o swoje technologie. I obie firmy oferują niezrównaną odporność i wysoką dostępność. I obie firmy również zapewniają, oprócz tego rdzenia w postaci właśnie sprzętu i systemu operacyjnego, oprócz tego rdzenia zapewniają też cały ekosystem dodatkowych rozwiązań, które robią ogromną różnicę na koniec, w sensie skrócenia czasu, w sensie skrócenia czasu potrzebnego na utrzymanie tych systemów, na wdrożenie ich, czy też na ich zabezpieczenie, bądź też poprawienie poziomu tego bezpieczeństwa. Więc to są te trzy filary i ja je troszkę rozwinę teraz. No jeszcze raz tylko powtórzę, że ta nasza współpraca jest bardzo długa. Wspólnie z IBM-em już od 25 lat pracujemy. SUSE z SAP-em ponad 20 lat, więc to można być pewnym, że to jest dojrzała bardzo współpraca. My wiemy, co robimy, znamy się nawzajem, znamy nasze systemy, znamy nasze możliwości. Więc to ja 5 lat mieszkałem w Anglii i tam jest nawet takie powiedzenie w IT: nobody ever got fired for buying IBM. Nikogo jeszcze nie zwolniono za to, że kupił IBM-a. I to trochę odzwierciedla właśnie jakby klasę tej marki i klasę też współpracy z SUSE w tym wypadku. Więc dobrze, przejdźmy. Dlaczego wiodąca technologia i innowacyjność i dlaczego to ma znaczenie dla użytkowników, dla państwa? Jeśli chodzi o technologię, to tutaj długo można by wymieniać pierwsze rzeczy, które zrealizował SUSE jakby w ekosystemie SAP-owym i IBM-owym. Ja tu nie będę oczywiście tych czytał tego slajdu, zostawię to Państwu. Natomiast jest to długa lista i ona nie jest kompletna wcale. Długa lista rozwiązań, które jako pierwsze SUSE wprowadziło czy oferowało, zaczynając od tego, że w ogóle byliśmy pierwszym Linuxem certyfikowanym pod SAP HANA na systemach IBM Power poprzez później szereg innowacji. Przykładem takiej innowacji, troszkę się zagalopowałem, bo chciałem powiedzieć jeszcze o przykładzie takiej innowacji, jest właśnie to, co już padło, to hasło wcześniej, PMEM, czyli ta Persistent Memory, ta pamięć trwała, to jeszcze też rozwinę troszkę od naszej strony z kolei, od strony systemu operacyjnego. A no i właśnie, czym to jest
W czym to jest lepszy, ten nasz system operacyjny od innych systemów, od nawet od zwykłego SLES-a? Dlaczego ten SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications? Dlaczego ten system tutaj lansujemy? No, przede wszystkim jest to więcej, dużo więcej niż sam tylko system operacyjny. To jest cały pakiet. Pakiet, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, żeby wdrożyć i utrzymać swoją HANę, swojego SAP-a. Są narzędzia do klastrowania, do wysokiej dostępności. To są wbudowane mechanizmy nawet w kernel, czyli w rdzeń systemu operacyjnego, specjalnie opracowane po to, żeby zwiększyć wydajność właśnie takich zastosowań jak bazy danych in-memory. To są kreatory ułatwiające pracę i szereg funkcjonalności, z których część pozwolę sobie też rozwinąć. Więc przykładem takiej funkcjonalności, która jest jest dostępna tylko na IBM Power i która ma wsparcie ze strony systemu operacyjnego, bo pamiętajmy, że sam sprzęt, dopóki nie ma programowania, jest tylko, może służyć jako szafka. Więc tutaj wirtualna przestrzeń adresowa, 4 petabajty. No, wydaje się dużo, ale dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie, dlatego że dlaczego to ma znaczenie dla klienta przede wszystkim, dla was, dla użytkownika końcowego? Otóż wszystkie procesy, które długo działają, stopniowo powodują coś, co się nazywa fragmentacją pamięci, czyli obszary pamięci są zapisywane na początku w sposób ciągły, jest to jeden duży obszar, ale później w miarę jak procesy różne zapisują w różne miejsca, ta pamięć się robi taka poszatkowana i odczytanie dużej informacji powoduje, że sprzęt musi skakać po różnych bankach pamięci, musi zbierać ją z wielu różnych miejsc, co ma wpływ na wydajność. I to między innymi to powoduje, że od czasu do czasu trzeba nawet najlepszy system, nawet działający z najlepszą aplikacją, czasem trzeba zrestartować. To, że mamy tak dużą przestrzeń, wirtualną przestrzeń adresową, ogranicza te potrzeby. Tych restartów jest potrzebnych znacznie, znacznie mniej, dlatego że ten wpływ fragmentacji jest dużo, dużo mniejszy dzięki temu. Więc to jest, no i dlaczego to jest ważne? No, oczywiście nikt nie lubi restartów. Restarty to jest zło konieczne, ale dalej zło. Po prostu to jest czas, kiedy nasz sprzęt nie pracuje, to jest czas, kiedy nasze aplikacje nie zarabiają, krótko mówiąc. Więc to jest ważne. Kolejna technologia, właśnie którą SUSE jako pierwsze obsługiwało, a którą IBM opracował i wprowadził, to jest wspomniana pamięć trwała, która znowu ona z kolei obniża, to już właściwie troszkę zostało wyjaśnione, więc nie będę tak się długo rozwodził nad tym. No, krótko mówiąc, obniża czas oczekiwania na przeładowanie się systemu. Czyli jeśli byliśmy zmuszeni do tego, żeby te HANę przeładować, to się odbędzie znacznie, znacznie krócej na takich modułach Virtual PMM. No i to jest tutaj jakby przewaga SUSE, tu byliśmy pierwsi absolutnie w tej kategorii. Idąc dalej, dlaczego SLES for SAP? Ważny temat, ważny też właśnie dla biznesowo,
Z tym systemem wiąże się jedna linia wsparcia, zarówno dla aplikacji, jak i dla systemu operacyjnego, więc dowolny problem można zgłaszać w dowolne miejsce, w sensie można zgłosić go przez SAP-a, można zgłosić go przez SUS-a, to my się zajmiemy tym jakby rozsądzeniem, kto się, jakby po czyjej stronie leży problem i to my się zajmiemy jego rozwiązaniem. Nie ma czegoś takiego, że klient będzie przerzucany od jakby od jednego dostawcy do drugiego i nie ma mowy o jakiejś tutaj przerzucaniu, znaczy no właśnie zrzucaniu winy, krótko mówiąc. My będziemy współpracowali, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać. Więc różnica jakościowa, jeśli chodzi o to wsparcie. Idąc dalej, Salesforce SAP, kolejna różnica między zwykłym systemem operacyjnym, zwykłym SLES-em, a tym dedykowanym dla SAP-a, jest wydłużone wsparcie. To jakby ten żółty kawałeczek, to jest na obrazku, to jest to, co jest więcej, to, co klient dostaje więcej, niż by dostawał w zwykłym SLES-ie. Czyli długość tego wsparcia jest większa. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że każde podniesienie systemu operacyjnego się wiąże, no po pierwsze z zatrzymaniem pracy, po drugie no z pewnym niewielkim bardzo, bo to te wszystkie aktualizacje są sprawdzane z SAP-em i nie powinny nigdy sprawić żadnych problemów, no tym niemniej restart to restart, nikt go nie lubi robić. Więc znowu, tutaj mamy możliwość długiego wsparcia jednej wersji, także jeśli to działa, to po co ruszać, to jest często stosowane motto w systemach SAP-a, więc my to rozumiemy, że krytyczne systemy, no nikt ich nie lubi szturchać, więc stąd to wsparcie jest bardzo długie i no jest ono pomyślane też trochę w ten sposób, żeby to wsparcie odpowiadało mniej więcej długości życia sprzętu. Czyli wtedy, kiedy już i tak będziemy myśleć o przejściu na kolejną generację sprzętu, no to do tego momentu będziemy mieli spokojną głowę, że nie musimy ruszać tam naszych systemów. Idąc dalej, Workload Memory Protection to jest jedna z funkcjonalności właśnie dostępnych tylko w Salesforce SAP. To jest funkcjonalność, która zmienia działanie kernela Linuxowego. Domyślnie Linux dość agresywnie wywłaszcza nieużywane obszary pamięci, co w przypadku bazy danych in-memory, którą chcemy, żeby pozostała w pamięci, bo to jest właśnie jej przewaga cała, to, że ona jest w pamięci. No więc oczywiście no, należy tutaj dla najlepszej wydajności należy zmienić działanie tego mechanizmu, więc to jest oczywiście zrobione właśnie w tym Salesforce SAP. Szereg innych funkcjonalności, bardzo obszerny monitoring obejmujący zarówno samą bazę HANA, jak i klaster, jak i system operacyjny, wszystko w formacie open source'owym, Prometheus i Grafana. Łatwo zintegrować z własnym monitoringiem, bądź też zbudować przy pomocy tych narzędzi swój nowy stack monitorujący. SAPTune, kolejna technologia, która jakby opracowana przez SUS-ę we współpracy z SAP-em, bardzo przydatne narzędzie, bardzo chwalone. Co ono daje? No, to, że automatycznie sprawdza, czy wszystkie aktualne SAP noty zostały wdrożone. No, oczywiście, jak wiemy, SAP noty to jest świętość w środowiskach SAP-owych, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby one wszystkie były aktualne, żeby wszystkie były sprawdzone, zweryfikowane i dokładnie to robi to narzędzie.
Przechodząc dalej do drugiego filaru, niezrównana odporność i dostępność. Dlaczego właśnie, dlaczego o tym też chcę powiedzieć? No, jest to, myślę, oczywiste, ale w razie gdyby nie było oczywiste, mamy trochę takich statystyk, ile kosztowały utraty dostępności. I kosztowały generalnie dużo, więc no, chyba nie muszę tutaj podkreślać kolejny raz, że to jest ważne. I oczywiście oferujemy tutaj sprawdzone, wieloletnie, już przez wiele lat rozwijane rozwiązania do klasterowania systemów, które są bardzo elastyczne. Można klasterować serwery i fizyczne, i wirtualne, i mieszać je jak tylko chcemy. Są to rozwiązania, które bardzo, bardzo ograniczają potencjalnie właśnie przestoje. I znowu są też, pomimo że klasterowanie samo z siebie no, nie jest trywialne, to no, jednak SUSE jak najbardziej stara się ułatwić ten proces, tak żeby on był powtarzalny, żeby się wiązał z jak najmniejszym też ryzykiem błędu. Więc dostarczamy też taki interfejs graficzny, też zawierający ładne, gotowe już wizardy, konfiguratory. No, na ile się tylko da, ten proces jest zrobiony łatwy i bezpieczny. Co więcej robimy dla wykluczenia tych przestojów, czy też ograniczenia? No, jest to jedyne certyfikowane rozwiązanie live patching, czyli pozwalające na wygrywanie łatek, poprawek bezpieczeństwa do kernela systemu, do takie łatki zawsze wymagają restartu, ale nie w tym wypadku, kiedy mamy zainstalowany dodatek Live Patching, wtedy możemy przez rok nie restartować systemu wcale. I wszystkie poprawki bezpieczeństwa są wgrywane w locie. Więc jest to znaczące ograniczenie kosztów w tym sensie, że no, gdyby się pojawiła jakaś podatność, taka bardzo groźna, to nie mamy dylematu, czy zatrzymywać systemy i je aktualizować, czy też może ryzykować bezpieczeństwo naszych systemów. Po prostu wgrywamy te łatki w locie bez utraty wydajności, bez w ogóle w niezauważalny dla aplikacji sposób. Więc to jest rozwiązanie, które jest tylko w SUSE. Jest ono dodatkowo płatne, ale jest absolutnie tego warte. Jeśli chodzi o ten trzeci filar, czyli jakby takie ekosystemowe spojrzenie, czyli takie rzeczy, które nie są tym rdzeniem, ale są też potrzebne, ważne. Z naszej strony dodajemy na przykład firewall bazodanowy dla SAP HANA. Dodajemy też Remote Storage Encryption Management, czyli automatyczny serwer kluczy. To są przykładowe rzeczy i jest ich znacznie, znacznie więcej w Salesforce App. Tak jak w rozwiązaniach IBM Power mają również wiele sprzętowych trików, o których Łukasz nie wspomniał, no tak jak przykładowo Chip Kill Memory, czyli pamięć RAM, która sama odizolowuje, jeśli wykryje błędy, to sama odizolowuje chipy, które spowodowały te błędy i system działa dalej. Więc tu mamy dużo, dużo do zaoferowania dodatkowo. No i też taką rzeczą właśnie dodatkową, którą tylko w SUSE znajdziemy, jest SUSE Manager, jest to narzędzie do administrowania systemami Linux. Jest ono o tyle unikalne, że tym jednym narzędziem możemy zarządzać Linuxami różnych producentów i też pod różnymi architekturami sprzętowymi. Więc właśnie tu w kontekście
systemów Power, no też jeśli mamy, a prawdopodobnie mamy inne maszyny niż w swojej serwerowni, niż IBM Power, to takim narzędziem możemy spiąć je wszystkie właśnie w tym single pane of glass, tym jednym interfejsem. Dodatkowo SUSE Manager zawiera też funkcje specjalnie dedykowane dla systemów SAP, takie, które pozwalają bardzo szybko wdrożyć nowe bazy HANA, czy postawić, czy prowizjonować takie systemy, czy po prostu utrzymywać je w dobrym zdrowiu, dbać o to, czy są spaczowane, robić raporty bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dobry zestaw SUSE Manager i systemy SAP-a i systemy IBM Power. Więc troszkę tak podsumowując, trochę statystyk tych rozwiązań, o których mówiłem, one generalnie, można to podsumować tak, że one pozwalają oszczędzić na oszczędność pieniędzy i też oszczędność czasu administratorów, ale także oszczędność w tym sensie, że oszczędność na nerwach, czy też na bezpieczeństwie. Możemy być pewni, że systemy są dobrze zabezpieczone. I na koniec garść takich twardych faktów. Jeśli chodzi o pozycję SUSE na rynku, przypominam, byliśmy pierwszym Linuxem dla SAP-a na IBM Power, ale też jeśli chodzi o ekosystem SAP-owy, jesteśmy tu absolutnym liderem. No jak już wspominałem, jest to długoletnia współpraca z SAP-em i ona owocuje. Więc przypominając jeszcze to, o czym na początku mówił Rafał, i mamy dostępne redbooki, tak zwane, to są bardzo dobre przewodniki po systemach SUSE, po systemach IBM Power. Jakie są ich przewagi, można już bardziej w szczegółach doczytać właśnie i o tych sprzętowych przewagach, i o tych przewagach systemu operacyjnego, więc polecam. Te linki są również, tak jak rozumiem, tu z boku widoczne. Także z mojej strony to wszystko. Łukaszu, masz coś do dodania? Tak, dzięki Jarek. Akurat spojrzałem na czat, pojawiło się pytanie, więc może je odczytam na głos i spróbujemy na nie odpowiedzieć, jeśli mogę. No jasne. Jakie są polecane, pytanie brzmi, jakie są polecane metody migracji Intel Power? Jedną jest zestawienie replikacji, czy są inne? Ja może tutaj zacznę tą odpowiedź. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim od stanu systemu, z którego migrujemy, czyli w jakim stanie jest, w jakiej wersji jest HANA, czy to jest w ogóle HANA, czy to jest ERP, czy to jest HANA 2.0, 1.0 na Intelu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, że jedną z metod jest replikacja, możemy też użyć metody z eksportem. Jest cała subnota, która opisuje kilka metod, i nie można polecić jednej, jest za dużo niewiadomych. Trzeba zbadać system źródłowy i wtedy wybrać metodę, która będzie, powiedzmy, adekwatna do sposobu realizacji. Dlatego że chociażby wielkość SAP-a HANA istniejącego ma znaczenie. Oczywiście należy wspomnieć, że SLES 12, jak i 15 na Powerze jest tak samo jak na Intelu w notacji Little Endian, co oznacza, że mamy to samo kodowanie, nie mamy tutaj jakby ograniczeń samych operacyjnych. Także mam nadzieję, że częściowo chociaż odpowiedziałem. Jarek, nie wiem, czy chcesz coś może dodać? Nie, no, dlatego że to jest, no dokładnie tak jak powiedziałeś, no tutaj to trzeba było odpowiedzieć jak każdy ekonomista odpowiada na dowolne pytanie, czyli to zależy. To zależy.
Dokładnie. Tak. Znaczy rzeczywiście są polecane metody jakieś tam hybrydowe, ale ja zawsze powołuję się na zdrowy rozsądek. Ja bym zrobił test metody, bo oczywiście eksport, import jest najdłuższą wersją. Replikacja jest dużo fajniejsza, ale replikacja wymaga takich samych systemów po obu stronach, co nie jest takie oczywiste. Tak jak Jarek wspominał, rzeczywiście metoda tutaj niedotykania systemu, bo działa, jest taką, no powiedzmy, ciemną domeną SAP-a. Ludzie rzeczywiście bardzo rzadko upgrade'ują te systemy i przeważnie projekt migracji na SAP HANA z ERP-a zwykłego albo SAP HANA jedynki na dwójkę wiąże się najpierw z mnóstwem kroków przygotowawczych. Dokładnie, dokładnie. Także tutaj no myślę, że to bardzo, bardzo zależy od indywidualnej sytuacji i ile mamy czasu też na tę migrację i czy jakby, no to jest dużo niewiadomych. Tak jest. A jeśli chodzi o tą twoją część, Jarek, ja tam nie mam nic do dodania, dziękuję za naprawdę możliwość posłuchania punktu widzenia jakby od strony systemu operacyjnego, bo zawsze jest to ciekawe. No również dziękuję, też ciekawych rzeczy się dowiedziałem o powerach, więc dzięki za to. Okej, czy co, właśnie, już kończymy slajdy. Tak, dziękujemy ślicznie za poprowadzenie dzisiejszego webinaru. Na ostatnim slajdzie były kontakty do naszych prelegentów. Macie Państwo jak najbardziej w prezentacji, która jest do pobrania razem z Redbookiem. Także zapraszamy, żeby korzystać z wiedzy naszych ekspertów i do kontaktu z nami. Chętnie wspomożemy Państwu w przygotowaniu się do takiego kroku, wesprzemy, czy wraz z partnerami SAP-owymi, którzy są też tutaj niezbędnym elementem tej układanki, by dopasować architekturę najbardziej odpowiadającą Państwa nowym potrzebom. Także dziękuję, zapraszamy na kolejne nasze wydarzenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.